materialny w polu grawitacyjnym ziemskim posiada energię kinetyczną i potencjalną. Jeżeli się porusza, to właśnie pojawia się energia kinetyczna, a jeśli nawet jest nieruchome, to posiada energię potencjalną. Wiemy, jak ją policzyć. W jednym z poprzednich odcinków była na ten temat, była o tym mowa. Jak postępujemy wtedy, kiedy mamy układ wielu punktów materialnych? Nad tym się teraz zastanowimy, czyli odpowiemy sobie na pytanie, jaka jest całkowita energia mechaniczna dla bryły sztywnej, która albo dla układu wielu punktów materialnych, które nie tylko że poruszają się ruchem postępowym, ale jeszcze wykonują obrót. Zastanówmy się najpierw nad energią potencjalną dla układu wielu punktów materialnych. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy pewną bryłę sztywną, która składa się z wielu punktów materialnych i w odniesieniu do tej bryły, również w odniesieniu do energii potencjalnej zastosujemy to samo podejście, które stosowaliśmy wcześniej w odniesieniu do układu wielu punktów, że energia całości, energia potencjalna będzie równa sumie energii potencjalnych wszystkich punktów, a jak to jest rozciągły układ taki jak dla bryły sztywnej, no to tę sumę musimy zamienić na całkę. Ogólności rozważań nie zmieni fakt, że pozostaniemy przy tej sumie, nie będziemy wstawiać całki. Dalej to, co sobie pokażemy, będzie obowiązywało również dla bryły sztywnej, a nie tylko dla układu punktów materialnych. I tak w całym tym wykładzie pozostaniemy przy takim założeniu. A więc suma energii potencjalnych to będą energie potencjalne wszystkich punktów wchodzących w skład układu. A więc jeśli będziemy liczyć energię potencjalną względem pewnego położenia początkowego, to ta energia potencjalna dla każdego punktu to będzie masa tego punktu, przyspieszenie ziemskie i położenie początkowe, które będzie naszym położeniem odniesienia. Zaś energia potencjalna ta w tym położeniu końcowym to będzie energia potencjalna dana wyrażeniem masa każdego punktu razy przyspieszenie ziemskie razy właśnie położenie każdego punktu końcowe. No i teraz jeśli sobie wyciągniemy przed sumę ten stały współczynnik, którym jest przyspieszenie ziemskie, to otrzymamy G razy różnica sum iloczynów masa razy wysokość końcowa minus wysokość początkowa. No i dalej, jeżeli sobie skorzystamy z definicji środka masy, to widzimy, że takie wyrażenie to jest wyrażenie, które będzie opisywać masę całego układu razy położenie czy wysokość środka masy w położeniu końcowym minus masa całego układu razy położenie środka masy początkowe. No i teraz w związku z tym, jeśli sobie to położenie początkowe przyjmiemy jako położenie odniesienia równe 0, to położenie środka masy względem tego położenia to będzie położenie końcowe. Czyli otrzymamy wzór, że jest to masa całego układu razy przyspieszenie ziemskie razy położenie środka masy. Czyli tak naprawdę jak mamy do czynienia z przemieszczeniem bryły sztywnej z pewnego położenia początkowego do położenia końcowego, to będzie nas interesowało, jak się przemieszcza środek masy, a nie będziemy się zastanawiać nad tym, jak każdy z punktów tej bryły sztywnej przemieszcza się. A więc ilustruję to rysunek, który pokazuje, jak bryła sztywna przemieszcza się od położenia początkowego, w którym ma energię potencjalną 0, środek masy ma energię potencjalną 0, to jest nasze odniesienie, i wznosi się środek masy na wysokość h. I tylko to nas interesuje, jak się przemieszcza środek masy. Nie zastanawiamy się nad tym, jak zachowują się poszczególne punkty. Taka jest odpowiedź na pytanie, jak wygląda energia potencjalna dla układu wielu punktów materialnych. Czyli zastępujemy ten cały układ punktem, który jest w środku masy i zastanawiamy się nad tym, jak się przemieszcza ten środek masy. Dalej, drugą energią mechaniczną, która nas będzie interesować, to jest energia kinetyczna. Zastanówmy się nad energią kinetyczną ruchu postępowego, czyli takiego jak na tym rysunku poprzednim, a więc takiego, w którym wszystkie punkty zakreślają takie same tory, czyli na razie nas nie interesuje ruch obrotowy.
Wyobraźmy sobie, że mamy taki krążek, który przesuwa się w dół od pewnej wysokości początkowej, która była na górze w tym miejscu, środek masy był w tym miejscu i teraz środek masy obniżył się o pewną wartość, którą oznaczymy sobie, czy o pewien wektor przemieszczenia, który sobie oznaczymy jako dr środka masy. No i teraz patrzymy, jaki jest diagram sił dla tego układu. Widzimy, że w środku masy na ten krążek działa siła ciężkości. No i oczywiście krążek jest podwieszony na jakiejś nitce, to jeszcze może działać siła, która jest zwrócona do góry. Jeśli krążek tylko porusza się w dół bez tego zawieszenia, no to możemy założyć, że tą siłą wypadkową działającą na krążek jest tylko siła grawitacji. Jaki by to nie był przykład, prawdziwe jest twierdzenie, że dla ruchu kinetycznego, dla energii kinetycznej i pracy istnieje relacja, która będzie też dotyczyła właśnie tej bryły sztywnej. A więc policzmy sobie pracę siły zewnętrznej, która powoduje przemieszczenie tego krążka z położenia wyjściowego, w którym środek masy jest wyżej, do położenia końcowego, w którym środek masy jest niżej i przemieszczenie wynosi drcm. Czyli iloczyn siły zewnętrznej i tego przemieszczenia to będzie oczywiście masa razy przyspieszenie środka masy i razy przemieszczenie drcm. I dalej, zamiast przyspieszenia środka masy możemy sobie, korzystając z formuł, które zostały wyprowadzone w jednym z wcześniejszych odcinków, przepraszam, przyspieszenie środka masy to jest pochodna prędkości środka masy po czasie. DRCM przepisujemy. I dalej, możemy skorzystać z faktu, że przemieszczenie DRCM to jest prędkość środka masy razy prędkość środka masy i zostanie nam jeszcze dvcm, przepraszam bardzo, pochodna drcm, czyli pochodna położenia przemieszczenia po czasie, to jest prędkość środka masy, dvcm przepisujemy. Czyli otrzymujemy równanie mvm razy dvcm. I teraz, żeby zauważyć, ile to jest, to wystarczy przypomnieć sobie, czemu jest równa różniczka z x do kwadratu. Różniczka z x do kwadratu to jest 2x dx, czyli jeśli sobie założymy, że nasze v to jest x, to dv to będzie dx, czyli 2x dx to jest jedna druga, to jest, przepraszam, to jest pochodna z x do kwadratu, czyli z vcm do kwadratu. A więc zamiast pisać v razy dvcm, możemy napisać, że to jest pochodna z vcm do kwadratu podzielone przez 2, no i tę masę możemy wciągnąć pod pochodną. No i teraz otrzymujemy takie wyrażenie, w którym mamy masę całego układu razy prędkość środka masy do kwadratu przez 2. I to wyrażenie definiowane jest jako energia kinetyczna ruchu translacyjnego bryły sztywnej albo układu wielu punktów materialnych, czyli to jest masa razy prędkość środka masy do kwadratu dzielone przez 2. Czyli w efekcie po prawej stronie tego równania otrzymujemy różniczkę energii kinetycznej ruchu translacyjnego. Natomiast po lewej stronie równania iloczyn siły zewnętrznej i przemieszczenia to jest praca tej siły zewnętrznej. I teraz jeśli patrzymy na to, co mamy po lewej stronie równania i na to, co mamy po prawej stronie równania, to widzimy, że mamy równość. Praca elementarna siły zewnętrznej jest równa różniczce energii kinetycznej, ale tylko ruchu postępowego bryły sztywnej. I jeśli to będziemy chcieli policzyć na pewnym skończonym odcinku drogi, no to wtedy będziemy musieli wykonać całkowanie i policzymy pracę zewnętrzną tej siły na tym dużym odcinku. To będzie zmiana energii kinetycznej ruchu translacyjnego. Czyli możemy podsumować, że jeśli mamy do czynienia z układem punktów materialnych albo z bryłą sztywną, to praca, która jest wykonywana przez siłę zewnętrzną, przyłożoną do centrum masy, jest równa zmianie energii kinetycznej, ale tylko ruchu postępowego, czyli translacyjnego tego całego układu bryły sztywnej albo układu punktów materialnych. Czyli powiedzieliśmy sobie, jak wygląda energia kinetyczna dla bryły sztywnej
I teraz jeszcze zastanówmy się, jak będzie wyglądała całkowita energia kinetyczna. Ta energia kinetyczna będzie się składała jeszcze z energii kinetycznej ruchu obrotowego. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z ruchem obrotowym dla układu punktów, no to znów musimy dodać energie kinetyczne, które pochodzą od wszystkich punktów. Podobnie jak to zrobiliśmy dla energii potencjalnej. A więc jak wygląda energia kinetyczna dla ruchu obrotowego układu punktów materialnych? Wybierzmy taką prostszą sytuację, kiedy mamy obrót wokół ustalonej osi. Jeśli mamy obrót wokół ustalonej osi, to wtedy oczywiście ta energia kinetyczna ruchu obrotowego jest równa energii kinetycznej poszczególnych punktów, które obracają się wokół osi. Na tym rysunku to jest oś, która jest skierowana wzdłuż, jest skierowana do góry i punkty materialne, które znajdują się w tej tarczy, obracają się wokół właśnie tej osi z pewną prędkością kątową omega i każdy z nich posiada pewną energię kinetyczną ruchu obrotowego, którą oznaczyłam przez EK0i. Ta energia kinetyczna jest oczywiście dana wzorem 1 druga mv kwadrat dla każdego punktu, czyli jeśli znów weźmiemy pod uwagę dyskretny układ, to jest suma, dla rozciągłego układu mielibyśmy całkę. No i teraz korzystamy z równania, które jest prawdziwe dla ruchu obrotowego. Jest to relacja, która była podana w wykładzie 15, między prędkością każdego punktu, prędkością kątową oraz położeniem, wektorem położenia każdego punktu. Skoro to jest ruch taki, że jest to obrót w płaszczyźnie prostopadłej do omega, to omega i r są do siebie prostopadłe i to omega razy r wektorowo to jest również omega razy r razy sinus 90 stopni. Czyli zamiast vi możemy napisać, że to jest omega razy ri prim, gdzie primowanie wynika z faktu, że każdy z tych punktów materialnych porusza się z jakąś, ma pewne położenie, które ja oznaczyłam jako R i prim. No i teraz dalej, jeżeli sobie tutaj przemieścimy tylko tą jedną, drugą i sumę tam, gdzie jest i prim do kwadratu razem zapiszemy, to otrzymamy takie wyrażenie. Jedna, druga suma m i r i prim do kwadratu razy omega kwadrat. No, robimy to po to, żeby wydzielić z całego równania tylko to, co wchodzi pod tę sumę, bo ma indeks i. I teraz jak sobie możemy przypomnieć, korzystając z wcześniejszych odcinków, suma po i m i r i prim kwadrat to jest moment bezwładności dla punktu materialnego, który porusza się z prędkością kątową omega względem wybranej osi, czyli po prostu dla tego układu, który składa się z wielu punktów materialnych, ta suma to jest właśnie momentem bezwładności, który pochodzi od wszystkich punktów. Czyli otrzymaliśmy w rezultacie następujące wyrażenie, że energia kinetyczna ruchu obrotowego to jest 1 druga razy moment bezwładności liczony względem osi, która jest tą właśnie ustaloną osią obrotu, i razy kwadrat prędkości kątowej. A więc otrzymujemy w ten sposób wyrażenie kolejne na energię kinetyczną ruchu obrotowego dla układu punktów materialnych albo bryły sztywnej, ale przy założeniu, że to jest obrót wokół ustalonej osi obrotu. Oczywiście całkowita energia kinetyczna będzie się składała z energii kinetycznej ruchu postępowego środka masy i ruchu, który będzie ruchem obrotowym względem tej wybranej osi. A więc całkowita energia będzie składała się dla ruchu obrotowego, dla ruchu bryły sztywnej wokół dowolnego punktu, to będzie ruch postępowy tego punktu, czyli za
prędkość dowolnego punktu. Podstawimy sobie prędkość wybranego punktu bryły sztywnej i prędkość każdego z punktów należących do bryły sztywnej względem tego wybranego punktu. Czyli jest to takie równanie, które wprowadziliśmy już wcześniej i które opisuje, jak wygląda ruch bryły sztywnej, że jest to złożenie ruchu postępowego względem wybranego punktu plus ruch obrotowy względem tego punktu. A więc jeśli teraz to wyrażenie sobie dalej rozpiszemy, czyli podniesiemy VA plus omega razy RI do kwadratu, no to oczywiście korzystając z elementarnej algebry otrzymamy takie wyrażenie, jak tutaj mamy w drugiej linijce. Skorzystając ze zwykłego wyrażenia na kwadrat sumy dwóch wyrażeń. I dalej, jeśli zauważymy, że tutaj właśnie możemy sobie to jedna druga, możemy tą sumę wyciągnąć przed VA do kwadratu, to widzimy, że to jest jedna druga masy całego układu razy prędkość tego punktu, który porusza, względem którego mówimy o ruchu postępowym. Dalej mamy drugi człon, który jest oczywiście iloczynem wektorowym omega razy RI, ale omega razy RI do kwadratu to jest po prostu omega kwadrat razy RI prim do kwadratu, bo to jest kwadrat wektora, a kwadrat wektora jest równy po prostu kwadratowi modułu tego wektora, czyli omega kwadrat RI prim kwadrat. I znów suma została pogrupowana. I dalej, jeśli zastanowimy się nad tym, co to jest, to widzimy, że jest to moment bezwładności względem tej osi, względem której następuje obrót. No i jeszcze pozostaje nam ostatni człon. I jeśli pogrupujemy znowu wyrazy tak, żeby mieć razem wyrazy z tym indeksem i, no to otrzymamy taki człon. I teraz, jeśli sobie wybierzemy taką sytuację, że ten punkt, względem którego następuje obrót, jest punktem środka masy, no to wtedy ten człon, który jest w ostatni w tym naszym wyrażeniu, będzie równy 0 i otrzymamy w ten sposób następujące wyrażenie na całkowitą energię. To będzie energia kinetyczna ruchu postępowego środka masy. To będzie energia kinetyczna ruchu obrotowego względem środka masy. No i ostatni człon równy 0, z tego względu, że jeśli umieszczamy właśnie środek masy w tym punkcie A, no to to wyrażenie jest równe 0. I w ten sposób całkowita energia kinetyczna bryły sztywnej składa się z energii kinetycznej ruchu translacyjnego środka masy oraz z energii kinetycznej ruchu obrotowego bryły sztywnej względem środka masy. Jako przykład rozważmy sobie toczącą się bryłę sztywną. W tym przypadku mamy złożenie ruchu postępowego i ruchu obrotowego i energia kinetyczna tego toczącego się koła składa się z tej części, która dotyczy ruchu translacyjnego środka masy i to jest energia kinetyczna, która wyraża się wzorem masa całego układu, prędkość środka masy do kwadratu przez 2 plus energia kinetyczna ruchu obrotowego względem środka masy, czyli 1 druga moment bezwładności liczony względem środka masy razy omega do kwadratu. I tyle na dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo.